memories you'll be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say, kill bias and dependency and I'll kill the sea. Cause the young himself is stealthy mass appeal. Where's my news? Where's my news? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Stack me like the old man feeding a bird. With my past I reflect and have the dreams that I burn. A windowless frame in a transparent room. Filling up cracks with plastic assumes. Shape shift, nuance, venue. Don't stop dreaming cause this ain't over. Wreck up your life until you get sober. Don't stop dreaming cause this ain't over, my friend. Witam was w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Skate'a trójkę. Niestety odcinek ze Skate'a nie pojawił się wczoraj, ponieważ... czekajcie chwilkę. Ponieważ, jak wiecie, zaczynają się studia, ja zaczynam kolejny już rok studiów. Jutro. Ale musiałem dużo rzeczy w związku z tym zrobić, ponieważ, no... studia to nie tylko studiowania, ale też mieszkania i tak dalej. Trzeba wszystko przywieźć ze swojego... rodzinnego domu, tak i tak dalej, więc sporo czasu mi to pewnie jeszcze zajmie. Co za tym idzie, tutaj mi nic nie wychodzi, czekajcie, muszę się skupić na tym. Ale dobra, no nieważne co ze studiami, po prostu miejcie na uwadze to, że przez to, że teraz się studia zaczynają, ten pierwszy tydzień może być dla mnie tygodniem dosyć ciężkim, ponieważ będę miał utrudnienia związane z, już też zmienić internet na nowy, zmienić internet po prostu i tak dalej. Co za tym idzie, no mogą być opóźnienia w filmikach, ale postaram się, aby były one jak najmniejsze. A postanowiłem po prostu nagrać odcinek ze Skate'a, bo wiem, że zapewne na niego oczekujecie. A tymczasem tutaj gram sobie jako zadanie wybrałem film do wykonania i jest dosyć ciężko, jak widzicie, ponieważ te krawędzie są jakieś takie dziwne. O, teraz się udało, ale musimy jeszcze doskoczyć, kurczę. Musimy zrobić poślizg na tym murku, który tutaj jest. O, to się udało, ale teraz jeszcze trzeba wskoczyć na tamtą belkę, którą teraz widzicie z daleka. I jeszcze na końcu wykonać tego handplanta, czy jak to się tam zwie. O, zaliczyło, super, kurczę. Teraz, żeby tylko mi się udało wykonać tego ostatni trik. Dobra, udało się, super. Kurczę, po kilku próbach nieudanych, ale w końcu się udało. No ale jak mówię, to nie jest tak z tą grą, że po prostu weźmiemy i przejdziemy wszystko bez problemu. Czasami trzeba się troszkę natrudzić i tak akurat wygląda to zadanie. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych. I oczywiście powtórki na sam koniec tych po prostu zawodów. No zdjęć filmu, tak. Dobra, i wybierzemy sobie jeszcze jakiś inny film, bo teraz po prostu będziemy wybierać sobie zadania po kolei, te, które zostały, bo jak wiecie, a jak nie wiecie, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Kariera się już zakończyła, sprzedaliśmy te milion desek, a teraz zaczynamy po prostu zadania, które trzeba dokończyć w tej grze, których nie udało się po prostu jeszcze wykonać, grając tą karierę główną. This spot right here, some serious elevation drop. Jeśli chodzi o te zadania, to nie widziałem tam, żeby one sprawiło, nie było jakieś problematyczne. Wydaje mi się, że trzeba wykonywać tylko po prostu przeskakiwać luki. Tak, jak to wygląda, tutaj macie w prawym dolnym rogu to pokazane. Jedna luka. Aj, nie udało się. Dobra, powtórzymy to. Bo trzeba najwidoczniej, jak tutaj nie udało mi się doskoczyć, trzeba mieć większą prędkość po prostu, aby tam wskoczyć na ten... wskoczyć to, o. Ale udało się, kurczę, właśnie zrobiłem to samo, co w poprzednim, a nie udało się teraz ostatni. Wow. I tu już było mega skok. I się udało ten film pokonać, wykonać po prostu.
To jeszcze nic, ale ten ostatni skok naprawdę był fajny, fajnie. No ja już mówiłem wcześniej też, że fajnie się lata z, właśnie z kierkistą. O, tutaj, zobaczcie. Coś genialnego. O, i odblokowało się przy okazji jakieś osiągnięcie, zaraz zobaczę co to jest. Aha, czyli wykonałem wszystkie filmy, które dostępne były w grze do wykonania. Teraz sobie wybierzemy. Ja tak się zastanawiałem, czy po prostu wezmę wszystkie zadania, które tutaj w grze są dostępne. Pominę tylko te reklamy zespołu, bo tam beznadziejne to jest, po prostu robię zdjęcie triku jakiego chcę, chociaż może tam wam to pokażę. Ale wydaje mi się, że też nie będę wykonywał wszystkich zadań z tego Hall of Meat, ponieważ tego jest naprawdę sporo. I myślę, że sobie to odpuszczę tylko. Ale pokażę wam jeszcze DLC, jeszcze zagramy. Wiele osób też... czekajcie. Wow. Udało się, kurczę, za pierwszym razem się tak szybko działo, że nie wiedziałem gdzie jestem nawet. Ale zdjęcie jest, ok, trzeba teraz jakieś wybrać. Pisaliście już do mnie, kilka osób pisało w sprawie gry w Skate'a tak wspólnie. I dziękuję wam za te wiadomości. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to wróćcie tam i obejrzyjcie ten odcinek, gdzie mówiłem o wspólnej grze, bo jeśli ktoś jest zainteresowany, to właśnie będzie mógł sobie ze mną zagrać. Ale też wiem, że chyba 4 osoby pisały do mnie, że chętnie by zagrały, ale mają PlayStation 3. Ja postaram się... Tutaj jeszcze mamy... Dobra, wezmę kolejne zdjęcie. Ja postaram się pożyczyć Skate'a 3 na PlayStation 3 od kumpla. Być może też będzie okazja, żeby pograć z wami w Skate'a 3 na PlayStation 3. Bo jak wiecie, mam tą konsolę i nie byłoby problemu, żebym w to zagrał. Tym bardziej, że internet na PlayStation 3 jest darmowy. Ale dobra, tu mamy kolejne zadanie, czyli trzeba wykonać zdjęcie. Aj, dobra, jeszcze raz. Nie, po prostu nie pojechałem tym torem, który miałem. Trzeba wykonać zdjęcie nad tymi autami. A też nic trudnego. Te zdjęcia, jak już mówiłem, zdjęcia są najłatwiejsze, ale chyba też z tego ogółu wszystkiego są najmniej punktowane po prostu. Dobra, zrobimy takie ukośne tutaj, po prostu ukośne zdjęcie. I jestem na okładce. Odblokowaliśmy też jakąś nową postać i jakieś ciuchy nowe. Dobra, co tu jeszcze mamy? Zrobię tak, że po prostu te zdjęcia będę wam pokazywał. Bo już filmy wszystkie ukończyłem, teraz włączę zdjęcia, wszystkie ukończę. I potem kolejne konkurencje po prostu. Tak, aby te zadania wszystkie ukończyć, czy to może jakieś... W międzyczasie włączę coś innego, żeby was nie zanudzić ciągle tymi zdjęciami. Ale zobaczymy to, jak to będzie w przyszłości po prostu. Trzeba skoczyć i chyba zaskoczyć. A jednak nie, trzeba będzie pewnie tutaj wskoczyć na ten murek i zjechać na nim tutaj jak szczoki porozumią, czyli po tym, o. Dokładnie, udało się. Czyli musieliśmy zjechać po tej, po prostu tym murku, który podtrzymuje ten most, czy co to jest. Trzeba wybrać teraz zdjęcie jeszcze jakieś. Dobra, może być to, usuniemy odpowiedni kadr. Albo jeszcze, dobra, to może być. Tak więc chciałbym wam też poinformować was, że jeśli przykładowo jutro, pojutrze i po pojutrze nie będzie jakiegoś filmiku lub będzie przykładowo tylko jeden, a nie tak jak było to wcześniej, to miejcie świadomość tego, że po prostu... No, załatwiam jakieś sprawy związane jeszcze ze szkołą i tak dalej, z internetem. Mogę też czasowo nie mieć internetu, więc wtedy po prostu macie już teraz odpowiedź, czemu mnie nie ma, tak, czemu nie nagrywam. What we got here is a subterranean slimy Euro gap. You're gonna wanna blast down this chute, hit that kicker, make the gap and land into that bank.
No i tu kolejne zadanie, trzeba po prostu przeskoczyć tą lukę, którą teraz widzicie, tutaj zaznaczoną tym. Aj, nie udało mi się, za słabo się rozpędziłem, po prostu źle wylądowałem, coś mnie spowolniło, no to trzeba uważać, bo jak są jakieś luki do przeskoczenia, trzeba jednak to zrobić idealnie, tak jak teraz. I zdjęcie jest, zaraz trzeba tylko po prostu kadr wybrać odpowiedni. O, coś tu może być takiego, bo fajnie jakby nie na tym zdjęciu właśnie, o. Nawet, chociaż w sumie nie zwracam uwagi na te zdjęcia, jak to one są robione, bo mogą być byle jak, one nie mają znaczenia, są tylko względy estetyczne, czy chcemy mieć tak, czy inaczej, jeszcze jakieś ten. Ale jeszcze coś wam pokażę tutaj fajnego w skejcie, bo tego wcześniej nie pokazywałem, mianowicie powtórki. Okej. Zobaczcie, jak tutaj fajnie to można sobie w bardzo spowolnionym tempie pokazać ten trik, który jest wykonany na maksa czysto. Patrzcie. Jest to 360 flip. Wykonany bardzo, bardzo czysto. I tutaj, jeśli chodzi o powtórki, możemy sobie te filmy montować, łączyć, potem zapisywać, publikować to na YouTubie, nie mając nawet nagrywarki, możemy te filmiki ze skate'a publikować automatycznie na YouTubie, albo też właśnie na takim YouTubie skate'owym, typowo tylko w grze, że mogą nas oglądać po prostu inni gracze, ale to jest fajne, jeśli chodzi właśnie o te powtórki, to jest naprawdę fajnie. Jak widzicie, to możemy sobie zapisać ten film, uploadować też to wideo. Jeśli mamy tą najnowszą aktualizację, czy no chyba chodzi o aktualizację, wtedy można wrzucić też automatycznie na YouTube'a, nie mając nawet nagrywarki, więc no opcja fajna naprawdę, bo tych opcji montażu tego filmiku jest bardzo, bardzo dużo i zawsze się z tym bawiłem, zawsze wrzucałem. No jeszcze jak ja grałem w skate'a wtedy na premierę, to nie było możliwości wrzucania na YouTube'a, ale potem wiem, że czytałem o tym, że taka opcja się po prostu pojawiła, więc jak najbardziej, jeśli macie skate'a, możecie sobie takie filmiki montować i wrzucać na YouTube'a. Te filmiki też mają pewne ograniczenie czasu. Nie jest tak, że możecie sobie nagrywać ile chcecie, ale opcja fajna, naprawdę polecam jak najbardziej. Ja kiedyś jeszcze jak nagrywarki nie miałem, też wrzuciłem na YouTube'a jakiś filmik, ale to także po prostu wróciłem na tego YouTube'a takiego skate'owego, tak? Potem wchodziliśmy na stronę skate.com i tam można było po prostu ten filmik obejrzeć, można było go pobrać i wrzucić potem na swojego YouTube'a. Jakiś ten filmik zrobiłem, tak smontowałem, ale no, mój kanał się rozwinął i te filmiki stare usunąłem. A tutaj się udało wykonać zdjęcie. Też trzeba było pokonać lukę, jak to było w poprzednim zadaniu. Teraz tylko trzeba wybrać jakieś zdjęcie fajne, na przykład to. No tutaj mamy dalej, sprzedajemy tą deskę, jak widzicie, dostałem 10 tysięcy, ale to już nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Tamten te sprzedaż się oczywiście sumuje, tam w menu możemy potem sobie wejść i zobaczyć, ile desek mamy sprzedanych. Jednak to już nie ma żadnego znaczenia, karierę przeszliśmy. Wydaje mi się, że właśnie za wykonanie wszystkich tutaj zadań też tam jest jakieś takie intro związane z fabułą. Jednak jeśli chodzi o tą główną karierę, została ona pokonana. Tak to mniej więcej miało wyglądać. No nie jest ona jakaś za ciekawa, ale no ja już na to nie mam wpływu, jak wygląda kariera. Dobra, i wybierzemy sobie chyba ostatnie zadanie w tym odcinku i go zakończę. Wiem, że te odcinki troszkę trwają krócej, bo wydaje mi się, że będzie trwał około 15-16 minut jednak. No też mam mało czasu teraz związanym z tymi studiami, naprawdę, uwierzcie mi. I myślę, że na przestrzeni tygodnia wszystko się już tutaj wyjaśni, wszystko będzie już załatwione i będę mógł normalnie nagrywać. Ale do tego wykonania zdjęcia ja muszę po prostu przesunąć tutaj, jak widzicie. W niektórych zadaniach, jak zdjęciach, są takie właśnie opcje, że musimy przesunąć jakiś element, który nam umożliwi
przeskoczenie tego, bo gdybym ja tego elementu tutaj nie miał, w życiu by się nie udało tego, tej rzeczki przeskoczyć, więc muszę sobie po prostu tutaj to przesunąć. Najlepiej jak najdalej. Okej. To było celowe, jak wpadłem, ponieważ musiałem to przesunąć bardzo, bardzo daleko, aby móc to przeskoczyć. Dobra, udało się. Teraz wybiorę sobie zdjęcie już, a ja z wami się pożegnam. Zapraszam was do kolejnych odcinków i jak się podobało, dajcie łapkę w górę. Cześć! Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale i spodobały Ci się moje produkcje, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Zapraszam Cię również na mojego fanpage'a na Facebooku.